sportu, zarówno sportu młodzieży, ale i także sportu zawodowego. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do tej debaty, chciałbym przekazać bardzo miłą informację. Pan prezes Adam Siczkowski. Panie prezesie, pozwolę sobie wejść delikatnie przed szereg. Pan Adam Siczkowski został wiceprezesem Polskiego Związku Kołowskiego. Pan pełnił funkcję wiceprezesa do spraw szkoleniowych. Szanowni Państwo, nie muszę przekonywać, że klub Stal to multimedaliści, to doskonała praca z młodzieżą, to doskonała praca u podstaw, to są no, medale co roku, jest ich 10, chciałoby się powiedzieć. I jesteśmy z tej pracy bardzo zadowoleni, ale przede wszystkim, Panie Adamie, jesteśmy bardzo dumni, że to Pan będzie zasiadał w tak szacownym gremium, Polskiego Związku Kołowskiego. Także wszystkiego dobrego, owocnej pracy, aby ta praca także przekuła się, nie zapomniał Pan o tej pracy u podstaw, czyli tutaj w Grudziądzu, w naszym klubie Stal. Wszystkiego dobrego, Panie Adamie. Pozwolę wręczyć sobie kwiaty. Proponuję rozpocząć naszą debatę. Chciałbym zaproponować, szanowni Państwo, pewne jakieś takie ramy. Myślę, że jeżeli mogę zaproponować, aby ta debata potrwała około 90 minut, czyli taki klasyczny mecz piłkarski, dwa razy po 45 minut. I szanowni Państwo, chciałbym też zaproponować, aby oczywiście nie uciekniemy od tego rodzaju pytań, bo jak debata, to oczywiście i pytania, ale ja myślę, że cenne wskazówki i cenne informacje, ale także i rady, i wszelkiego rodzaju spostrzeżenia chcielibyśmy, abyście Państwo wysuwali dzisiaj podczas tego spotkania, abyśmy mogli jakby finalnie, po zakończeniu tej debaty, mieć taki bagaż doświadczeń, o który zresztą chodzi inicjatorom tego spotkania. Czy będziemy cokolwiek zmieniać w finansowaniu szeroko rozumianego sportu w Grudziądzu, czy też pozostaniemy przy obecnej formule, czy też może wprowadzimy tam tylko i wyłącznie jakieś kosmetyczne poprawki. Dlatego każde cenne wskazówki, informacje, spostrzeżenia, rady, sugestie są bardzo mile, szanowni Państwo, widziane. A więc proponuję, jeżeli nie macie nic przeciwko, taką formułę 90-minutową. Zachęcam oczywiście do czynnego uczestnictwa do tej debaty. I szanowni Państwo, w pierwszej części chciałbym poprosić pana dyrektora Michała Czepka, aby zaprezentować to w formie plansz. Najpierw sport dzieci i młodzieży, czyli ten sport powszechny. Będziemy poruszać się w takiej przestrzeni czasowej ostatnich 3 lat, żebyście Państwo mieli jakby pojęcie, ale także i konkretne dane związane z tym finansowaniem sportu. W tym wypadku w tej pierwszej części dzieci i młodzieży, czyli ten sport powszechny, a w drugiej części sport zawodowy, czyli mam tutaj na myśli dwie spółki sportowe akcyjne. A więc oddaję głos panu dyrektorowi. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Szanowni Państwo, sport powszechny, za który jestem odpowiedzialny, to sport dzieci i młodzieży, ale także rozwój sportu, czyli sport seniorski, tak zwany sport powszechny, czyli który uprawiają wszyscy mieszkańcy Grudziądza. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o finansowanie sportu powszechnego, taką wielką rewolucję zrobiliśmy w roku 2021, kiedy na wniosek po audycie Izby Administracji Skarbowej zmieniliśmy kompletnie zasady finansowania tego sportu, zarówno szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, jak i rozwoju sportu, wprowadzając jasne i czytelne kryteria finansowania poszczególnych klubów sportowych. I są one oparte na bardzo prostym systemie. To jest system, który troszkę importowaliśmy z takiego wzorcowego projektu miasta Bydgoszczy, dodając jeszcze troszeczkę ulepszając ten system. I teraz tak, finansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży opiera się między innymi na liczbie punktów w systemie sportu młodzieżowego, czyli dzieciaki, które biorą udział w zawodach o randze wojewódzkiej albo ogólnopolskiej, ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży, albo, daj Boże, na mistrzostwach Europy czy świata,
otrzymują punkty za zajmowane miejsca. To są nie tylko od 1 do 3, a także bardziej odległe miejsca. Za to się dostaje punkty w zależności od kategorii wiekowej, w zależności od dyscypliny. Kolejna rzecz, którą bierzemy pod uwagę, to liczba zawodników z licencją. I te dwa pierwsze kryteria to są kryteria najważniejsze. Czyli im więcej ktoś ma punktów, im więcej ma zawodników z licencją, tym większą dostaje dotację miasta na szkolenie zawodników dzieci i młodzieży. Kolejne pozycje to jest liczba zawodników bez licencji, kryteria ustawowa, czyli czy Państwo się na przykład rozliczacie, czy kluby sportowe rozliczają się w terminie, czy rozliczają się prawidłowo, czy nie było zwrotu dotacji, bo na przykład nie była wykorzystana zgodnie z umową, albo czy klub dysponuje wkładem własnym w postaci, nie wiem, składek członkowskich albo pozyskanych środków od sponsorów. To też jest wszystko brane pod uwagę, natomiast ma znikomego 5% wpływ na wysokość tej dotacji. No i dyscyplina priorytetowa, jest kilka takich dyscyplin w związku z tym, że inwestujemy w infrastrukturę sportową, budując chociażby przystań żeglarską, czy inwestując w rozwój sportu w poszczególnych dziedzinach. Tam też 5-10% środków z całej puli jest przeznaczone dodatkowo na te dyscypliny, które są priorytetowe dla miasta Grudziądza. I tak, wysokość dotacji dla klubów sportowych na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w ostatnich latach kształtowała się następująco. W 2022 roku to było 1 150 000, przyrosło w 2023 roku 1 300 000, w roku obecnym jest to 1 350 000, natomiast w założeniach do budżetu przekazaliśmy już do Pani Skarbnik, do projektu budżetu kwotę 1 600 000 złotych. Też rozumiemy Państwa liczne głosy, że środki, którymi dysponuje miasto na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w obliczu inflacji z ostatnich 2 lat było niewystarczające, stąd właśnie to zwiększenie. Wspieramy kluby sportowe, co roku jest tych klubów więcej, z różnych względów. Czasami kluby się, odchodzą działacze z jednego klubu, czasami zawiązuje się nowy klub sportowy w zupełnie nowej dyscyplinie, a czasami istniejące kluby sportowe rozszerzają się o kolejne dyscypliny, jakie są uprawiane, stąd ta zmienna liczba w 2022 roku 23 kluby. Tam jeszcze był finansowany, jeżeli chodzi o szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, klub GTŻ, czyli juniorzy i młodzieżowcy Żużlowi, którzy decyzją już Polskiego Związku Motorowego od roku 2023 wchodzą w skład podstawowej drużyny Wielkiej NSA. W roku 2023 jest właśnie o tą jedną drużynę mniej, ale w 2024 roku widzimy już kolejne 4 nowe drużyny, jest ich 26, a wiemy, że się zawiązały kolejne drużyny, które pewnie w przyszłym roku także będą wnioskowały do prezydenta Grudziądza o przyznanie dotacji na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. I liczba szkolonych dzieci i młodzieży, mało osób może zdaje sobie sprawę, że w Grudziądzu trenujemy niemalże 2,5 tysiąca dzieci, a nawet więcej niż 2,5 tysiąca dzieci, bo tutaj w obecnym roku to jest 2368 w tych 26 klubach. Natomiast nie zapomnijmy, że dzieci i młodzież są także w spółkach akcyjnych. Może tych juniorów i młodzieżowców żużlowych jest pewnie kilka osób, natomiast jest około 300 dzieci w klubie Olimpia Grudziądz SK, dodatkowo trenujących piłkę nożną. Więc ponad 2,5 tysiąca dzieci w Grudziądzu trenuje, uprawia regularnie sport. To są zarówno dzieciaki z licencją, jak i bez licencji, te, które rozpoczynają i jeszcze, bo to jest najczęściej pierwszy rok ich kariery sportowej, czy przygody ze sportem. No i jak to się przekłada na system sportu młodzieżowego, czyli taki ogólnopolski system prowadzony na zlecenie Ministerstwa Sportu przez Instytut Sportu. W roku 2022 mieliśmy 867 punktów, zajmując 30 miejsce w tabeli. Awans w zeszłym roku bardzo nas zadowolił, że jesteśmy w pierwszej 30, pomimo tego, że jesteśmy 65 miastem w Polsce pod względem wielkości. No i w tym roku jeszcze to lepiej wygląda. Mam nadzieję, że do końca roku dotrzemy do 1000 punktów, zrobimy rekord, jeżeli chodzi o zdobycze nie tylko medalowe, ale w ogóle o osiągnięcia sportowe grudziąckich dzieci i grudziąckiej młodzieży. Sport powszechny to także imprezy sportowe. Na organizację imprez sportowych w poszczególnych latach przeznaczaliśmy od 200 tysięcy do kwoty 468 w roku 2023, kiedy Grudziądz był gospodarzem balonowych mistrzostw świata juniorów. Wtedy pan prezydent wyasygnował dodatkową kwotę 300 tysięcy złotych na organizację tej imprezy, bo ta imprezę o rangi mistrzostw świata chyba w Grudziądzu jeszcze nie mieliśmy dotychczas, to była pierwsza taka impreza. Aczkolwiek jesteśmy organizatorem co roku foralskiej imprezy rangi europejskiej. Na
rok przyszły także przewidzieliśmy kwotę 200 tysięcy złotych w budżecie miasta na rok przyszły. No i rozwój sportu to jest sport zarówno młodzieży gruziąckiej, jak i seniorów, którzy tworzą gruziąckie drużyny w ligach greckich, w różnych ligach. I to jest w 2022 roku kwota 300 tysięcy, w 2023 roku 300 tysięcy. No i w bieżącym roku to jest rewolucja, dodatkowe środki za zgodą Rady Miejskiej Grudziądza na rozwój sportu wyasygnowano 1 320 tysięcy złotych. I to była ta zmiana, o którą no, wielokrotnie apelowali radni Rady Miejskiej Grudziądza, żeby finansowanie sportu się odbywało w sposób przejrzysty, klarowny, nie przez spółki miejskie, tylko z budżetu miasta. I na przyszły rok zaplanowaliśmy także kwotę 1 300 000 złotych na ten cel. Kolejny element finansowania sportu w Grudziądzu to są nagrody i stypendia sportowe za zdobycze medalowe. Minimalną zdobyczą to jest brązowy medal Mistrzostw Polski. I tutaj mamy za pierwsze, drugie, trzecie miejsce oczywiście najwięcej stypendystów i nagrodzonych. Ale to są także Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, ale także udział w olimpiadach i udział w Mistrzostwach Świata. I tam też są wtedy premiowane czy nagradzane pozycje od 4 do 8. Stąd taki pik mamy w 2022 roku, no bo Marta Wieliczko nabroiła z Mateuszem Milangowskim na olimpiadzie, tak samo jak troje kolarzy naszych, czy czworo wtedy było kolarzy. I tych nagród musieliśmy sporo wypłacić, także trochę nas to kosztowało, ale mam nadzieję, że oczywiście, że zawsze będziemy mieli taki problem i trzeba będzie tych środków dokładać akurat na nagrody i stypendia sportowe, bo to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Bardzo się cieszymy z tego, że możemy nagradzać tak wspaniałych zawodników. No i kolejny element to jest utrzymanie bazy sportowej, w związku z tym, że już dzisiaj 100% klubów sportowych, które otrzymują wsparcie finansowe miasta, korzysta z bazy sportowej w Grudziądzu bezpłatnie. Zarówno pływacy mają baseny bezpłatnie, kolarze mają opłacaną siedzibę swoją, klub Stal ma zagwarantowaną halę z pełnym zapleczem, Olimpia, GKM, wszystkie kluby sportowe korzystają z tej infrastruktury sportowej bezpłatnie. I może to Państwa zdziwić, że ja to podkreślam, bo to nie jest takie normalne we wszystkich miastach. Tak? W wielu miastach w Polsce kluby sportowe płacą za infrastrukturę sportową, za korzystanie z infrastruktury sportowej, czasem 100% stawki, czasem mając stawki ulgowe. Analizując, jak jest w innych państwach, z którymi już współpracujemy w ramach sportowego projektu CCT, no to w Szwecji i w Niemczech kluby sportowe normalnie płacą za korzystanie z tej bazy sportowej. I podsumowując, łącznie wydatki na sport powszechny to jest kwota niecałych 5 milionów w roku 2022, do 6 400 już w roku 2023 i w 2024 to jest 7 827 tysięcy. Podobna kwota będzie zagwarantowana po budżecie na rok przyszły. Chyba elektryzuje tą salę, jak się domyślam, albo przynajmniej autorów tej interpelacji, to finansowanie sportu zawodowego w Grudziądzu. Szanowni Państwo, chciałbym przypomnieć, że mamy dwie sportowe spółki akcyjne, GKM SA i Olimpia SA. W 2013 roku powołaliśmy do życia obie te spółki. W 2012 roku pojawiła się uchwała za czasów ówczesnego prezydenta pana Roberta Malinowskiego i rzec można, był to przełom, jeśli chodzi o finansowanie sportu zawodowego w Grudziądzu, ponieważ zdecydowaliśmy, że obie te drużyny jakby zmienią swój charakter, jeśli chodzi o strukturę, stały się sportowymi spółkami akcyjnymi. Są tacy, którzy twierdzą, że jest to najbardziej transparentny i najbardziej jasny i czytelny sposób finansowania sportu zawodowego. Jeżeli popatrzymy sobie, Szanowni Państwo, na to, co dzieje się w samorządach, które mają sportowe spółki akcyjne, to właśnie w taki sposób ten sport jest finansowany, czyli poprzez dokapitalizowanie. Na szybko nie umiem Państwu powiedzieć, czy drużyny grające, występujące w najwyższych klasach rozgrywek nadal mogą występować jako stowarzyszenie. W mojej ocenie raczej nie, są też fachowcy, kiwa mi tutaj głową pan prezydent Malinowski. Zapytacie dlaczego? Dlatego, że takie są wymogi związków sportowych, w których grają, czy też występują te drużyny. Tak to się ma w wypadku sportowej Ekstraligi SA, która wymaga od drużyn jeżdżących
najwyższej klasie rozgrywek, aby forma była właśnie formą sportowej spółki akcyjnej. Podobnie rzecz się ma z klubem piłkarskim Olimpia, który, przypomnę, na przestrzeni lat miał też bardzo dobry sezon, chyba 2014. Pierwsza liga, czwarte miejsce, pan prezes może mnie poprawi, ale mówię to w tym kontekście, że aby grać w ówczesnej pierwszej lidze i zapewne teraz w pierwszej lidze, czy też w ekstraklasie, oczywiście trzeba spełnić wymogi, aby być sportową spółką akcyjną. A więc co do zasady, szanowni państwo, jeżeli chcemy mieć emocje na tym najwyższym poziomie, to niejako jesteśmy zobligowani, podkreślam, zobligowani przez związki sportowe, które organizują rozgrywki ligowe do tego, aby dysponować sportowymi spółkami akcyjnymi. Oczywiście, szanowni państwo, z całą pewnością środowisko sportowe kibiców, mieszkańców, nie wiem jak to jeszcze dalej powiedzieć, będą na pewno interesowały, czy też interesowało wysokość przekazywanych tych środków. I chciałbym tutaj na wstępie powiedzieć, że emocje na wysokim poziomie kosztują. To jest rzecz chyba jasna i zrozumiała. Można byłoby to, szanowni państwo, odnieść do swego czasu organizowaliśmy w Grudziądzu, pan prezydent Malinowski będzie pamiętał, koncert zespołu Sabaty. Szanowni państwo, coś z wysokiej półki niestety kosztuje. Jeżeli chcemy przeżyć emocje sportowe, emocje muzyczne, emocje kulturalne, które są tak naprawdę bardzo mocno ulotne, trudno mierzalne, ale artyści, sportowcy cenią się, jednocześnie są zaszufladkowani w tych górnych półkach. Sportowcy przede wszystkim. Jest tak zwany top w Ekstralidze, w PG Ekstralidze 10. To wiąże się oczywiście z dobrymi wynikami, ale oczywiście z kosztami. Jest pewnie też jakiś tam top, jeśli chodzi o piłkę nożną, o ekstraklasę, o pierwszą ligę, czy też drugą ligę, w której gra Olimpia. Ale szanowni państwo, punktem wyjścia tego dzisiejszego, tych dzisiejszych rozważań na temat jednej i drugiej sportowej spółki akcyjnej powinno być moim zdaniem to, czy chcemy, abyśmy mieli w Grudziądzu emocje sportowe na najwyższym poziomie. I szanowni państwo, rozpocznijmy może od GKM-u Grudziądz. Tak jak mówiłem na wstępie, będziemy poruszali się w ostatnich 3 latach. Dokapitalizowanie GKM-u S.A. w 2022 roku wyniosło 3 miliony złotych. Obok, po prawej stronie, szanowni państwo, macie budżet, jakim musiał dysponować klub, aby móc reprezentować nas w rozgrywkach PG Ekstraligi. 12 milionów, 3 miliony dokapitalizowania ze strony miasta. Kolejny sezon 4 miliony i budżet 14,5 miliona. Proszę zwrócić, szanowni państwo, uwagę, skok budżetu o 2,5 miliona złotych do góry. Skąd to się bierze? Bierze się, szanowni państwo, stąd, że tak jak w codziennym życiu, wszystko coś drożeje. Drożeją także i wymagania zawodników. Myślę, że moglibyśmy także powiedzieć, że drożeją także wymagania artystów, którzy przyjeżdżają do Grudziądza z różnego rodzaju występami, koncertami, etc. I wreszcie 24 rok, szanowni państwo, 6 milionów 100 tysięcy to jest kapitalizowanie GKM-u. Proszę zwrócić uwagę, budżet 17 milionów 260 tysięcy. Niepokojący jest oczywiście ten wzrost budżetu, ale tak jak powiedziałem, emocje sportowe, oczekiwania zawodników rosną. Jeżeli, szanowni państwo, zwrócicie uwagę na udział w finansowaniu spółki GKM-u, to proszę popatrzeć. 22 rok 25%, 23 rok 28%, 24 rok 35%. Co to oznacza? Że pozostałą część tych procentów, niejako powiem tak bardzo prosto, czyli to będzie ile, szanowni państwo, 65%, to jest budżet GKM. Budżet GKM-u, na który składa się prawa transmisji telewizyjnych, wpływy z tytułu sprzedaży biletów. No i przede wszystkim, szanowni państwo, sponsorzy. Sponsorzy, którzy w grudziąckim GKM-ie
Nie zawaham się powiedzieć, jest ich grubo powyżej 100. A to pokazuje, że jest to dobra praca tegoż klubu. I szanowni państwo, wrócę taką retrospekcją do wypowiedzi pana prezydenta Malinowskiego, 2013 rok. Wtedy pan prezydent Malinowski, pan prezydent mnie najwyżej wyprostuje, ale myślę, że nie będzie to przekłamanie, mówił, że dzisiaj zaczynamy finansowanie sportowych spółek akcyjnych i będzie to powiedzmy na poziomie 40% do 60%, czyli 40 to będzie wsad klubu, 60 to będzie miasta, ale za 2, 3, 5 lat, panie prezydencie, tak było, będziemy starali się to odwrócić. Czyli będziemy starali się, ja pamiętam panie prezydencie tą wypowiedź, że będziemy dążyli do takiego formułowania jakby finansowania, aby odwrócić jak najmniejsze przychody z budżetu, ale z kolei jak największe przychody z tej sfery sponsorskiej. Dzisiaj mamy 24 rok, ja się odnoszę do 2013 roku i myślę, że akurat w przypadku GKM-u Grudziądz, szanowni państwo, to drużyna broni się. Zespół i praca zarządu broni się. I drodzy państwo, to co jest chyba najważniejsze, czyli oczekiwania osób, które kibicują nie tylko GKM-owi, Olimpii, MKS-owi Grudziądz, czy też obserwując wyścig kolarski w Grudziądzu, czy też biegi Wronka Malinowskiego, czyli kibice, czyli osoby, które chcą przyjść oglądać sportowe emocje. Szanowni państwo, jeśli chodzi o GKM Grudziądz, w 2022 roku było to prawie 42 tysiące osób. Rok później 43 tysiące z prawie 44 tysiące. I wreszcie 24 rok 59 tysięcy osób. Szanowni państwo, rok przełomowy, chciałoby się powiedzieć, po raz pierwszy play-offy i frekwencja na stadionie GKM-u Grudziądz pokazuje, że podzielilibyśmy to na 8 spotkań, szanowni państwo, to łatwo policzyć, ile co mecz zasiada na stadionie GKM-u Grudziądz kibiców. A to pokazuje, że jest zapotrzebowanie na tego typu wydarzenie sportowe. I drodzy państwo, przechodzimy do Olimpii S.A. Grudziądz. 2022 rok, dokapitalizowanie 2,5 miliona złotych, budżet klubu 4 miliony niespełna 200 tysięcy. Rok później 2,5 miliona, czyli taka sama dotacja i budżet klubu 4 miliony złotych i wreszcie 24 rok 4 miliony 600 złotych. Ale tam jest taka gwiazda, szanowni państwo. Proszę pamiętać o tym, że tych 4 miliony 600 złotych jest 1 milion 800 jakby środków finansowych przeznaczonych na, panie dyrektorze, remont boiska związanego z, powiem najprostszym językiem, z uzyskaniem licencji przez Polski Związek Piłki Nożnej, inaczej mówiąc dopuszczeniu do rozgrywek Olimpii Grudziądz. A więc niech państwa nie zmyli te 4600, bo 1 800 000 to są pieniądze, które trzeba zapłacić wykonawcy za modernizację i przygotowanie boiska do możliwości trenowania przez piłkarzy Olimpii Grudziądz. No i budżet, szanowni państwo, 6 455 tysięcy. Udział środków finansowych Olimpii Grudziądz S.A. 22 rok to jest 60, 23 rok 62 i ostatni rok 71%. Tutaj z pewnością Olimpia Grudziądz ma niejako być może utrudnione zadanie, chciałoby się powiedzieć, ponieważ to pewnie pan prezes Murawski lub też pan prezes Asenski mogliby potwierdzić. Zapewne oba kluby rywalizują ze sobą o co? O sponsorów lokalnych.
Być może bierze się to stąd, że akurat większą popularnością wśród kibiców cieszą się występy GKM-u Grudziądz i być może dlatego pod górkę ma pan prezes Asenski, mając tylko 29% jakby własnego udziału w 100%, jeśli chodzi o budżet spółki. I drodzy Państwo, liczba widzów, jeśli chodzi o Olimpię SA, to jest 22 rok, 13 600 osób, mówimy o sezonie. Rok później 9750, 24 9000 osób. Ale myślę, Szanowni Państwo, że Olimpia Grudziądz to doskonała robota, już powiem tak, jeśli chodzi o nasze dzieciaki, które trenują w różnych grupach wiekowych, w Akademii Piłkarskiej, ale także no, podpatrując piłkarzy drugoligowej Olimpii, którzy będą niejako dla nich pewnym wzorem postępowania. I w tej ewentualnej sportowej, Szanowni Państwo, drodze do wykonywania tegoż sportu. Szanowni Państwo, myślę, że to chyba na tyle. Na inwestycjach, na które utrzymujemy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu czy z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, jak chociażby modernizacja oświetlenia czy budowa ogrodzenia dla boisk piłkarskich Olimpii w tym roku, to jest inwestycja za prawie 200 tysięcy złotych z dofinansowaniem 79 tysięcy. W zeszłym roku modernizowaliśmy boisko piłkarskie, nowoczesny system podlewania w stali. Dwa lata temu modernizowaliśmy basen pływacki, z którego korzystają dzieciaki z UKS Ruch na lotnisku w szkole, a wcześniej z tego samego programu przez dwa lata pod rząd modernizowaliśmy siedzibę LKS Stal, żeby wyglądała tak, jak taki drużynowy mistrz Polski powinien mieć siedzibę. Jest wiele innych inwestycji. No, dopiero co Państwo radni teraz uchwaliliście wprowadzenie kwoty 4 200 000 do budżetu, jeżeli chodzi o modernizację rolników, ale takich wydatków jest wiele, wiele więcej. Są też, sport też finansujemy, jeżeli chodzi o drobne imprezy sportowe, ponieważ żeby odciążyć Państwa od konieczności pisania wniosków o dotacjach, to sprawozdanie, małe imprezy sportowe finansujemy przez patronat Pana Prezydenta i to są kwoty od 1000 do 2500 złotych na zakup medali, pucharów, to zależy od wielkości tej imprezy, bo są imprezy biegowe, gdzie biegnie 300 dzieci i trzeba kupić 300 medali, więc wiadomo, że trochę drożej, ale są jakieś małe turnieje, czy turnieje w siatkówkę, czy jakiekolwiek, czy na przykład zawody pływackie, tak jak ORK chętnie korzysta z tej formy dofinansowania. I ty danych nie zaprezentowaliśmy, ale to też są środki publiczne, które są kierowane po prostu do klubów sportowych i do urzędki dzieci i młodzieży. W takim razie, jeżeli przechodzimy jakby do tej naszej drugiej części, chciałbym tylko przypomnieć, że starajmy się, aby to nasze dzisiejsze spotkanie rzeczywiście było się w formie klasycznego meczu piłkarskiego 90 minut. Pierwszy głos zabierze pan przewodniczący Kurszyn. Dziękuję. Dzień dobry wszystkim Państwu. Może ja w krótkich słowach powiem, dlaczego jako Klub Prawnych Obywatelski Grudziądz zdecydowaliśmy się do Pana Prezydenta wystosować interpelację z prośbą o zorganizowanie tej debaty. Problem grudziądzkiego sportu, a w szczególności finansowania grudziądzkiego sportu, to jest coś, co leży chyba nam wszystkim na sercu, choć różnimy się co do istoty tego problemu. My wychodzimy z założenia, i może to górnolotnie zabrzmi, że na samorządzie spoczywa obowiązek czegoś, co moglibyśmy nazwać misją społeczną. I w tę misję społeczną świetnie wpisuje się oferowanie, szczególnie ludziom młodym, ale w ogóle mieszkańcom Grudziądza, ale w szczególności dzieciom i młodzieży, możliwości uprawiania sportu i obcowania z kulturą tego sportu. To jest niezmiernie ważne, nie tylko w tym aspekcie sportowym, ale również wychowawczym i to nie jest odkrywanie Ameryki.
I naszym zdaniem problem polega na tym, jeden z problemów, bo zasygnowali sobie tutaj w krótkich słowach kilka problemów. Jeden jest taki, że jest znaczna dysproporcja między pieniędzmi, które oferujemy na ten sport dzieci i młodzieży. I to jest ten sport, który się wpisuje w ten nasz misyjny, społeczny charakter samorządu. A tymi olbrzymimi kwotami, które przeznaczamy na sport zawodowy, który jest, jak pan prezydent powiedział, widowiskiem świetnym i pożądanym przez część mieszkańców, ale jednak widowiskiem, jest też biznesem. I to musimy umieć rozróżniać. I teraz my wychodzimy z założenia, że jeżeli stać nas na wydawanie tak ogromnych pieniędzy na spółki sportowe, to my stawiamy taki postulat, notabene jutro albo pojutrze te nasze podstawowe punkty spiszemy i jako takie nasze prośby, postulaty przekażemy panu prezydentowi. Ale taki nasz główny postulat to to, żeby transfer żywej gotówki, powtarzam, żywej gotówki, która trafia do klubów amatorskich, był na co najmniej takim poziomie jak transfer pieniędzy do spółek sportowych, bo w naszym rozumieniu inaczej to jest, nie godzi się dawać klubom amatorskim mniej, jeżeli na biznes sportowy i widowisko sportowe dajemy tak bardzo dużo, więc na ten aspekt misyjny powinniśmy dawać co najmniej tyle samo. To jest pierwszy nasz postulat. A drugi nasz postulat, który powinien może być pierwszym, zależy nam na tym, żeby do sportu podejść całościowo i bardzo poważnie i żeby to nie było za każdym razem, za każdym rokiem takie dorywcze działanie i dorywcze pokrywanie potrzeb takiego lub innego klubu, ale żebyśmy jako miasto operowali czymś, co moglibyśmy nazwać polityką sportu albo strategią sportu. To wymagałoby od nas opracowania być może jakiegoś dokumentu, który później przez lata byłby punktem odniesienia, kiedy będziemy tworzyć kolejne budżety, bo dzięki strategii sportu będziemy wiedzieli, co długofalowo jako miasto w dziedzinie sportu chcielibyśmy osiągnąć, jakie mamy plany, co jest dla nas priorytetem, a co jest dla nas rzeczą drugorzędną. I mając taką strategię sportu, jestem przekonany, że byłoby nam po prostu łatwiej funkcjonować, łatwiej decydować o tym, jakie pieniądze, w jakich ilościach mają być przekazywane na jakie cele. Więc sumując, opracowanie strategii sportu, transfer żywej gotówki na kluby amatorskie w równej wysokości jak na spółki. I trzecia rzecz, to tu chciałbym przypomnieć, że kiedy z panem prezydentem byliśmy radnymi, pan prezydent też mówił, że dokapitalizowanie spółek sportowych to nie jest dobry pomysł. I pytanie, kiedy opracujemy jakiś inny sposób na to, żeby finansować właśnie ten sport, który podlega naszym spółkom sportowym. I pan prezydent, będąc radnym, też pamiętamy publikacje prasowe, też mówił, że ten stopień dokapitalizowania jest zbyt duży. I pytanie, czy coś się zmieniło w sposobie postrzegania tego problemu przez pana prezydenta. Także dwa postulaty i tutaj to pytanie do pana prezydenta. I to tym się kierowaliśmy, wnioskując o wywołanie tej debaty. Dokapitalizowanie czy umowa sponsorska, to są technikalia i pan przewodniczący o tym doskonale wie. Nie mówimy o kwotach. Kwoty, znaczy bardziej może inaczej, skupmy się na kwotach, tak, na budżetach,
A jeżeli chodzi o technikalia, one wynikają tylko i wyłącznie z procedury tworzenia budżetu miasta, sposób finansowania spółek sportowych, bo o tym pan, o to pan przewodniczący akurat wywołał je do odpowiedzi. Nie jest najlepszy, jest, bowiem generuje bardzo dużo problemów z punktu widzenia tak naprawdę prowadzenia działalności przez spółkę akcyjną. Dlatego między innymi te spółki akcyjne permanentnie wykazują stratę, co nie znaczy, gdyby były w sposób inny finansowane poprzez kontrakty sponsorskie, one by generowały zysk, albo przynajmniej byłyby na zerowej pozycji. Finansujemy to poprzez dokapitalizowanie, po pierwsze dlatego, że jesteśmy właścicielem, po drugie z uwagi na utrzymywanie wskaźników budżetowych. Nie chciałbym Państwa zanudzić dlaczego, ale to wynika po prostu z konstrukcji, z technikaliów, konstrukcji budżetu miasta. Jeżeli w przyszłości wskaźniki pozwolą nam na inny sposób finansowania poprzez kontrakt sponsorski, to pewnie pójdziemy w tym kierunku, co z punktu widzenia, powtarzam jeszcze raz, wyniku finansowego spółek akcyjnych, spółek sportowych jest lepszym, korzystniejszym rozwiązaniem. Dziękuję bardzo. Pan radny, dobry wieczór Państwu, a tylko głos dlatego, że się wcześniej zgłaszałem. Jestem ja potwierdzam. Szanowni Państwo, oczywiście zabiorę głos w dyskusji, bo to się... Więc są pewne fakty. Spółki sportowe w GKN-ie i w Olimpii muszą być, bo takie są przepisy, koniec kropka. W całej Polsce, jak Państwo czytacie media, spółki sportowe, spółki akcyjne są dokapitalizowane przez właścicieli. Nie ma innego wyjścia. Jak mają stratę? Oczywiście mogą być sponsorzy. Mogą być sponsorzy i tacy sponsorzy w różnych częściach kraju byli, ale w naszej części, gdzie my żyjemy i gdzie działamy, aż tylu i takich sponsorów z takimi środkami finansowymi nie ma. Jak zaczynaliśmy spółki akcyjne w Grudziądzu, Szanowni Państwo, to dokapitalizowanie albo dofinansowanie do działalności GKM-u było do 50%. Do 50%, ale wtedy budżet był 5 do 6 milionów, nie było praw telewizyjnych, były zupełnie inne warunki. I też proponuję, aby nie porównywać tych dwóch spółek, bo inne zupełnie są zasady funkcjonowania piłki nożnej, a zupełnie inne sportu żużlowego w Polsce. Szanowni Państwo, nie podlega najmniejszej dyskusji, że jeżeli chodzi o sekcję piłki nożnej, to mamy 208 orlików. Na tych orlikach bardzo ciężko było się dostać, i dla mnie, żeby tam w ogóle ćwiczyć. I dla mnie największą satysfakcją było to, jak przyszedł do mnie ktoś na skargę i powiedział, że się nie może dostać na orlika na ulicy Fortecznej, dopiero o 21:00. A po 22:00 trzeba, to już miałem dowód pełen tego, że są wszystkie zajęte te orliki. Więc to jest zupełnie coś innego. Co byśmy nie powiedzieli, to jednak najbardziej popularnym i masowym sportem w Polsce jest piłka nożna. Grają wszędzie, więc to nie polega dyskusji, tylko to sformalizować i znaleźć opiekunów i trenerów. Szanowni Państwo, ja się odniosę jeszcze do tego, co Pan Dyrektor Wydziału wspomniał o tym finansowaniu i powiem, jakie są plusy i minusy, które już były przerabiane. Dlatego powiem, że to już było przerabiane. Oczywiście najbardziej zasadną sprawą jest finansowanie sportu za wyniki. To nie podlega dyskusji, ale również za efekty promocyjne. Szanowni Państwo, Olimpia, Grudziądz, czytają w Rzeszowie, Nowym Sączu, w Zakopanem, w Szczecinie, Grudziądz, GKN, Grudziądz, to jest Grudziądz. W sposób wymierny można wyliczyć efekty promocyjne tego typu zdarzeń. One są wirtualne w tej chwili, ale gdybyśmy chcieli się zapromować, to tyle byśmy musieli zapłacić. To jest coś, o czym w ogóle tu nie mówimy. Proszę Państwa, kolejne historie, które tu Pan Dyrektor wspomniał, to jest sfinansowanie sportu dzieci i młodzieży klubów. Natomiast myśmy już to przerabiali, ilość ludzi w klubie, ilość ćwiczących. Tu w tej sali, świętej pamięci, Pan Prezes Gralak mówił, że ma 500 ludzi w klubie. Zaraz mi się nic nie zgadzało, kompletnie nic. Jak ja mówię, to daj mi te wszystkie licencje, te zawody. Licencje to jest za mało. To jeszcze muszą być komunikaty z zawodów, że ci ludzie z tymi licencjami startują. Bo ja chcę zwrócić uwagę, że do sportu przychodzi młodzież utalentowana sportowo. Taka, która chce ćwiczyć,
ma do tego predyspozycję i po jakimś krótkim czasie treningów zostaje w tym sporcie. Bo jak nie ma predyspozycji, to oni się automatycznie sami wykruszą, te dzieciaki. Sport masowy jest zupełnie coś innego. Całkowicie się nie zgadzam z panem przewodniczącym, który proponuje, panem przewodniczącym Gurginem, który proponuje tutaj równoważne pieniądze dla sportu amatorskiego. A jakie zasady i według czego? To dopiero te instytucje trzyliterowe, które miały pole do popisu. Trzyliterowe to Rio, NIK, ABW i tak dalej, i tak dalej. To dopiero to pierwsze pytanie, jakie zasady podziału? Jeżeli mogę zaproponować to, co pan przewodniczący wspomniał, tylko w innej formie, to tylko i wyłącznie dofinansowanie do sportu powszechnego dzieci i młodzieży poprzez SKS-y w szkołach. Tylko i wyłącznie. Dofinansowanie, jeżeli stać nas oczywiście, bo przecież wiemy, jakie są zapotrzebowanie na finanse, jeżeli chodzi o budżet. To tylko i wyłącznie, żeby nauczyciele w szkole znający dzieci znający się wzajemnie i wtedy będą chodzić do klubów dzieci, które nie mają predyspozycji sportowych, nie znają swoich przyjaciół w klubie, nie będą chodzić. Zawodowiec, co wam mówi, który dzieci miał, opiekował się x lat tego, nie pójdą, bo nie mają koleżanki, kolegi w klubie. W szkole co innego. Jeżeli znalazły się środki finansowe na finansowanie SKS-u w szkole, dodatkowe godziny. Kiedyś myśmy to finansowali, te dodatkowe godziny, jak były takie możliwości. W tej chwili nie ma, bo dopłaty do edukacji, subwencja oświatowa jest coraz mniejsza, a wydatki oświatowe są coraz większe i te widełki się rozszerzają. A jeżeli jest ktoś amator, taki jak ja, to wyciągnij gościu z tylnej kieszeni kasę i płacz. Ja jak startuję w zawodach kolarskich, bo biegać już ze względu na rękotkę nie mogę, to idę, kładę kasę na stół i startuję. Wędkarze, jak mają hobby, chcą łowić ryby, to sobie kupują wędkę i te wszystkie inne akcesoria. Ma, płaćcie. Sport amatorski dzieci i młodzieży tylko i wyłącznie poprzez szkoły. Inaczej w klubach tego nie będzie, bo jak to klasyfikować? My dopłacamy jako miasto bardzo dużo pieniążki do organizacji imprez masowych. To jest kierunek. Imprezy masowe dla dzieci i młodzieży prawie są wszędzie. Zobaczcie, ja już nie będę żał liczyć. Tu przy Carrefourze bez przerwy co niedzielę, w Rudniku bez przerwy coś się dzieje. Naprawdę jest tak ogromna ilość, że aż jestem dumny z miasta, z organizacji tak dużej ilości imprez masowych. Natomiast finansowo to niestety nie powinno dla amatorów być aż tyle, tylko do organizacji imprez. Dlatego powiedziałem, że nie ma jasnych zasad dofinansowania do amatorów i nie będzie, bo według czego? Według czego? Ja jeszcze raz mówię, do licencji, panie dyrektorze, absolutnie musi być dołączona ilość ludzi startujących w zawodach, bo mogą mieć licencję i w ogóle nie brać udziału. I to będzie do tego, że proszę przeliczyć, ile w tej chwili te 26 klubów, to jest około 100 osób w każdym klubie. Mam uśmiech na ustach. Bardzo bym się cieszył, gdyby tak było. Bardzo bym się cieszył. Ja sprawdzałem oprócz tego badania lekarskie. Czy są badania lekarskie, bo to jest też ważne. Bo zaraz zaczną szukać jakiejś furtki, żeby tu wejść do tego, żeby tam było 200 tych ludzi w klubie, a 300. Bo to jest źródło finansowania. Nie dajmy się tego zrobić. I to jest istotna różnica. I teraz powiem tak. Wymogi spółek akcyjnych, inaczej, wymogi związku, czyli konkretnie piłki nożnej Związku Polskiego i Głównej Komisji Sportu Żużlowego, a raczej spółki Ekstraliga, są takie, że trzeba bez przerwy nadążać, żeby te ich wymagania zrealizować. Przecież myśmy wszystkie te dwa główne obiekty, główne, to były bez przerwy modernizowane i bez przerwy były jakieś zalecenia i dzisiaj, jeżeli Ekstraliga przysyła papiery, co ma być na rok 2025, ja nie wiedziałem, czy przysłali, ale jak kiedyś przysłali, to były 13 czy 14 kartek, łącznie z zieloną trawą. Ja nie wiem, czy myśleliśmy, że pomalujemy tą zieloną trawę na środku, ta zielona trawa, bo telewizja, bo kolorowa, bo to ładnie musi wyglądać, a my płacimy, musimy wciąć. Więc ja namawiam tak, szanowni państwo, wszystko zależy od państwa radnych, od pana prezydenta, który jest inicjatorem budżetu, ale żeby uwzględnić całościową budżet. Całościowo trzeba stać. Ja pracuję w tej chwili w sejmiku. Działam w Komisji Sportu
jestem szefem klubu radnych sejmików. Wkurza mnie ten budżet sejmikowy, dlatego że my jako województwo jesteśmy na 7 miejscu w Polsce pod względem sportu, poziomu, a na 11 o podobnych województwach, tych trzech, jeżeli chodzi o finansowanie. I co roku proszę i błagam, żeby zwiększyć kwoty na dofinansowanie działalności sportu w województwie i to idzie bardzo, bardzo ślamazarnie. Mamy w tej chwili 15 milionów na przyszły rok, w tym roku jest chyba 13 milionów, to są naprawdę, naprawdę kropla w morzu. Zachęcam Państwa, żeby nie zgubić sportu wyczynowego, bo on oprócz dopłat, bo na ten moment nikt w Polsce nie robi inaczej. Czytacie, ktoś się z Państwa interesuje sportem, jest na bieżąco i nie czyta tylko wszystkich mediów, tylko na przykład Sportowe Fakty, to wie wszystko, co się dzieje w każdym klubie. Większość klubów dokapitalizuje. I dzisiaj budżet, jeżeli tu mamy, nie pamiętam, 17 milionów na GKM, a są kluby, które mają powyżej 30 milionów, no to o czym my mówimy? U nas kluby pracują bardzo skromnie. Zarządy są, osoby zarządzające, niewielka ilość. Kwoty są na najniższym poziomie z wszystkich zarządów w kraju. No, nie zaryzykowałbym z wszystkich, bo takiej wiedzy nie mam, ale z wielu, które znam, są na najniższym poziomie, jeżeli oni zarabiają. Kluby, żeby się utrzymać, ja funkcjonuję w tej chwili najbliżej mojego miejsca zamieszkania w klubie Stal. Proszę Państwa, współpraca klubu Stal macierzystego z uczniowskimi klubami sportowymi, które są w różnych szkołach, to jest po prostu coś, co wymaga doby 48-godzinnej. Naprawdę. Musimy mieć, mówię w tej chwili o ludziach, którzy pracują w sporcie. Nie mamy ludzi tak dużo do pracy w sporcie, co się zdaje. Nie mamy. Musimy ich szukać, musimy namagać byłych zawodników, żeby zechcieli nas wspierać, bo muszą to czuć i znać. Nie mają wielkiej chęci, bo patrzą zawsze, jaka tam są kwoty do kieszeni. A jak ktoś, co nie starczało na paliwo do malucha, to powie, że to on ma coś z głową, nie poukładane klepki w głowie, że tam idzie za takie pieniądze. Ja przepraszam, to na ten moment to takie moje uwagi. A w tych zawodach, czy oni startują, czy tylko są na liście. To jest podstawa. Chociaż nie słyszałem, żeby ktoś uzależniał wysokość dotacji od startu w zawodach. Chyba nie ma jeszcze takiego systemu w Polsce, żadne miasto, ale chętnie się przyjrzymy i sprawdzimy. Jeżeli chodzi o zajęcia w szkołach, jest bardzo dużo ministerialnych programów. Jeżeli chodzi o zajęcia w szkołach, SKS i Sportowa Szkoła. Wiem, że wiele szkół zgłosiło się, wielu trenerów z uniwersyteckich klubów sportowych, którzy są nauczycielami w poszczególnych szkołach, też walczyli z dyrektorami, żeby takie środki pozyskać. Teraz są także duże pieniądze, bo do 25 tysięcy złotych na zakup wyposażenia sportowego dla każdej szkoły. Więc tak, uniwersyteckie szkoły chętnie z tego korzystają. Poproszę pana radnego pokoju. Szanowni Państwo, pozwólcie Państwo, że się wypowiem niejako dwojako, jako radny Rady Miejskiej, a przy okazji przewodniczący Komisji Sportu. Mam wrażenie, że troje radnych, którzy złożyli interpelację o dzisiejszą debatę z obywatelskiego Grudziądza, uczyniło to po ostatniej nowelizacji budżetu, gdzie spore pieniądze poszły na sportowe spółki akcyjne. Myślę, że to było impulsem do tej debaty. Przynajmniej takie ja odniosłem wrażenie, więc będę się kierował moimi wrażeniami. Staram się, nie będę wchodził w Państwa głowę, takie jest moje odczucie. I teraz tak, żeby nie być posądzonym o stronniczość jakąkolwiek wobec jakiegokolwiek klubu, powiem w ten sposób. Kibicuję wszystkim zawodnikom i wszystkim klubom, które istnieją w Grudziądzu. Jeśli chodzi o Olimpię Grudziądz, ostatni raz na meczu byłem jako zawodnik junior z Tomilu Grudziądz. Kiedy graliśmy na stadionie Olimpii, to był koniec 70-tych lat. Przegraliśmy wtedy 2-0, pamiętam do dzisiaj. Jeśli chodzi o imprezy żużlowe, dzieliliśmy stadion razem z żużlowcami i nasze szatnie były obok, nie byłem ani razu na zawodach żużlowych. Mimo, że miałem kartę, która mnie upoważniała do wejścia zawsze na stadion jako zawodnika. Więc proszę mnie tu nie posądzać o jakieś sympatie, że jestem kibicem żużla, czy
czy kibicem piłkarskim. Proszę mi pozwolić, ale proszę mi pozwolić dokończyć. Co chciałem powiedzieć? Tak jak powiedziałem na początku, kibicuję wszystkim zawodnikom i wszystkim klubom w Grudziądzu. I teraz tak. Zakładam, że tak jak mówiłem na początku, skłoniła Państwa do, takie jest moje odczucie, do propozycji dzisiejszej debaty, ostatnia nowelizacja budżetu, gdzie poszły spore pieniądze na obydwie spółki akcyjne. Ale zakładam, że oprócz propozycji dyskusji macie Państwo również jakieś propozycje rozwiązania, żeby te pieniądze z kasy miejskiej nie trafiały do tych spółek. Bo jeśli nie, to cała dzisiejsza dyskusja, no tak naprawdę będzie zbędna. Ja zdaję sobie sprawę, że wszyscy chcielibyśmy, aby finansowanie sportowych spółek odbywało się głównie przez sponsorów. Ale tak po prostu nie jest. W związku z tym są dwie opcje. Pierwsza, albo będziemy kontynuowali dokapitalizowanie obu spółek na obecnym poziomie, które zapewnia im normalne funkcjonowanie. Druga opcja, likwidujemy obie. I teraz tak, którą Państwo opcję proponujecie? Bo nie ma innej drogi. Skoro nie mamy sponsorów, którzy zapewnią finansowanie, to zostaje albo budżet miasta, albo likwidacja. Jeśli nie macie Państwo w tej chwili gotowego rozwiązania albo sponsora, który odciąży budżet miasta i będziemy mogli finansować na mniejszym poziomie, no to zostaje opcja druga. Jeśli Państwo zabrakło odwagi, żeby powiedzieć, że nie zgadzacie się na finansowanie obu spółek, no to są dwie alternatywy. Albo sponsor, albo likwidacja. Więc ja chciałem powiedzieć, że mojej zgody na likwidację ani Olimpii, ani GKM-u nie będzie, więc z mojej strony jest zgoda na to, abyśmy, dopóki nie będzie odpowiedniego zaplecza sponsorów w odpowiedniej wysokości, nadal finansowali obydwa kluby z budżetu miasta. Oczywiście, że można użyć argumentu, że nie wszyscy interesują się sportem, to jest prawda. Również nie wszyscy korzystają z komunikacji miejskiej, a co roku dokładamy do niej ogromne kwoty. To też jest prawda. Więc mamy do wyboru. Jeśli nie ma sponsorów, to jest kasa miejska, jeśli nie, to jest likwidacja. Na likwidację nie ma zgody. Ja zgadzam się, że brakuje również pieniędzy na ten sport amatorski, na pozostałe kluby. Ten problem też należałoby rozwiązać. Skoro jestem już przy głosie, to chciałbym się zwrócić, bo widzę, że mam naprzeciwko siebie kibiców GKM Grudziądz. Jeśli byście Państwo zechcieli ten banner podnieść, żebym mógł przeczytać to, czego nie widzę przez biurka. GKM równa się wizytówka miasta. Zgadzam się, dziękuję ślicznie. Zgadzam się z Panami. Jeśli będziecie na stadionie żużlowym kibicować naszej ukochanej drużynie, postarajcie się porozmawiać z tymi, którzy wywołują burdy, bo to działa na niekorzyść naszego klubu. Naprawdę. Później są kary, są problemy, także jeśli możecie porozmawiać z pozostałymi kibicami, ja też kibicuję w domu, jak jest możliwość transmisji, ale mówię, no postarajcie się, żeby to się odbywało tak jak na meczach siatkówki. To jest fajny sport, fajne emocje wzbudza. Parę burt było niepotrzebnych w tym sezonie. Dziękuję bardzo. Bardzo krótko. Przypominam, że jesteśmy w drugiej części naszego dzisiejszego meczu. Druga część już? Druga połowa. Pogrywka będzie. Będzie to, szanowni Państwo, przede wszystkim Panie Radny Krzysztofie Pokora, widzę, że korzysta Pan z notatek i odnoszę wrażenie, teraz ja odnoszę wrażenie, że Pan sobie już przygotował pewne założenia odnośnie mojej osoby, jeszcze zanim wysłuchał Pan to, co miałem do powiedzenia. A nie wiem, czy Pan nie słuchał tego, co mówiłem, czy Pan po prostu nie zrozumiał tego, co mówiłem, bo to, co Pan powiedział odnośnie tego, co ja mówiłem, to po prostu mija się z prawdą. To przykro to słyszeć. Nie wiem, czy Pan nie słuchał, czy nie zrozumiał. Panie Przewodniczący, bardzo prosiłbym o skupienie się na klucz dzisiejszego tematu, czyli to, co zostało zawarte w Waszej interpelacji. To ja powtórzę Panu Radnemu. Nie postulowaliśmy zamykania jakiejkolwiek spółki.
o ile sobie przypominam, nie wiem, czy pan prezydent to potwierdzi, mówiliśmy o pewnej odpowiedzialności społecznej samorządu za wydatkowanie środków publicznych. I mówiliśmy, że jeżeli stać nas na wydawanie publicznych pieniędzy na biznes sportowy, to powinno nas być co najmniej na takim samym poziomie stać na finansowanie sportu amatorskiego. I to jest nasz postulat. A podstawowym naszym postulatem jest to, jeszcze raz to powiem, żebyśmy stworzyli dokument o nazwie Strategia Sportu i żebyśmy na podstawie tego opracowania działali w sposób metodyczny i długofalowy, co nam pozwoli rozbudowywać grudziądzki sport. No nie wiem. Czyli jednak nie szli drogą sesji Rady Miejskiej. Panie prezydencie, 30 sekund, bo ja wiem, że chcą mnie zabrać głos. I żółtą kartę pan ode mnie dostanie. 30 sekund. Szanowny panie przewodniczący, panie radny, słuchałem pana uważnie, nie będę się do tego odnosił. Tak, przygotowałem sobie wcześniej pewne założenia tego, co bym chciał powiedzieć na podstawie państwa interpelacji i wcześniejszych państwa wypowiedzi w telewizji. Tyle i tylko tyle. Dziękuję bardzo. Pan radny Misiewicz, bardzo proszę. Szanowni państwo, szanowni kibice, do GKM-u, nie wiem, czy są kibice Olimpii, ale wszystkich kibiców witam bardzo serdecznie. Oczywiście jestem za aprobowaniem idei sportu młodzieżowego w szkołach. Oczywiście jestem jak najbardziej za i myślę, że wychowywać sobie młodzież, która by rzeczywiście to nasza grudziądzka młodzież grała w piłkę nożną, jest naprawdę wielkim byłoby atutem dla naszego miasta. Jeśli chodzi o to, czy dokapitalizować spółki GKM-u i Olimpii, jestem jak najbardziej za tak. Jestem kibicem GKM-u do 80 roku albo i wcześniej i Olimpii. Także we mnie na pewno będzie słowo tak, żeby GKM istniał i żeby pokazali to, co potrafią, bo propagowanie na świecie i naszego miasta jest czymś naprawdę bardzo, bardzo fajnym. Ja tu mam jeszcze pytanie do radnego pana Zagrońskiego. Kiedyś na pana telenoweli, którą pan publikuje, było takie, pan powiedział, że podwyższyć bilety na stadion Żużlowy, podwyższyć bilety, żeby zmniejszyć dokapitalizowanie. Ja tak zrozumiałem. To mam pytanie. Za ile i jaka cena biletu według pana miałaby być na wejście na stadion? Dziękuję i pozdrawiam jeszcze raz wszystkich kibiców. A abyśmy trzymali się, panie radny, sekundeczkę, bo pani Beata czeka Gurbin w kolejności. Poprosiłbym taką kolejność. Pani Beata Gurbin, pani radna Drozdecka i pan radny Sarnowski. Dzień dobry. Ja bardzo ubolewam nad tą debatą, bo ona bardzo jasno pokazuje, jak traktujemy sport w Grudziądzu. To miała być debata o sporcie w Grudziądzu i my cały czas rozmawiamy o Olimpii albo o GKM-ie. To nie jest tylko sport w Grudziądzu, tych klubów jest o wiele więcej. Po to była nasza interpelacja, nasza prośba o to, żebyśmy o tym sporcie powiedzieli. Proszę nie odwracać kota ogonem, że my chcemy zamykać GKM czy Olimpię. Nie. My chcemy pozyskać więcej pieniędzy dla sportu amatorskiego, czyli dla naszych dzieci. Bo ten sport nie tylko daje możliwość rozwoju, tak jak pan mówi, że można być, nie wiem, tutaj w przypadku pani olimpijką, ale sport też wychowuje. I ja wolę, żeby kłaść pieniądze, wydawać moje pieniądze i wszystkich podatników na to, żeby dzieciaki nie stały pod bramami i nie ćpały, czy nie piły, tylko żeby latały po boiskach. To jest bardzo prosty problem. I waszym obowiązkiem jako radnych jest do tego doprowadzić, że będzie więcej pieniędzy w szkołach, więcej klubów, żebyście zagospodarowali te dzieci. I tutaj naprawdę ta ustawka typu kibice GKM-u znowu broniący swojego klubu. Nikt z nas nigdy nie powiedział, albo nie napadł na klub GKM. Proszę państwa, możecie się dowiedzieć, proszę bardzo, to macie sponsor waszego oklaski. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali na serio
ta debata bym prosiła, żeby była na serii o sporcie, czyli o pieniądze dla tych ludzi tutaj, dla tych, którzy prowadzą kluby i dla szkół, dla naszych dzieci. Dziękuję. No, spróbuję coś na ten temat powiedzieć, ponieważ patrzyła Pani tutaj w stronę moją, Pana Prezydenta i Pana Dyrektora Czepka. Przez sekundeczkę poczułem się jeszcze jako radny, Pan Prezydent nie wiem, Pan Dyrektor Czepek też być może. Natomiast absolutnie, no, nie jest intencją moją, Pana Prezydenta, czy też Pana Dyrektora Czepka, aby ta dyskusja o debacie odbywała się wokół tylko GKM-u i Olimpii. Proszę zwrócić uwagę, że rozpoczęliśmy od prezentacji, aby przybliżyć Państwu, radnym, Państwu prezesom, ale także i kibicom, jak funkcjonuje sport w Grudziądzu, sport powszechny, młodzieżowy, ale także i sport zawodowy. Myślę, że wykazaliśmy się tutaj bardzo szczegółowymi informacjami. I jakby myślę, że akurat spojrzenie w naszą stronę, Szanowna Pani Beato, jest jakby no troszeczkę chyba mylne, ponieważ to i tak za wszystko odpowiadają radni. Finalnie podnoszą rękę za budżetem, dokapitalizowaniem itd., itd. To, że ta dzisiejsza debata skręca w takim, a nie innym kierunku, proszę wybaczyć, ale to nie jest ani wina Pana Smolarka Dlamowskiego, czy też Pana Czepka, ponieważ są tutaj osoby, które zostały poproszone, zaproszone i ja wyznaczyłem jakieś, przepraszam, zaproponowałem jakieś ramy czasowe, ale jak widać, wszystkich ekscytuje, może to jest złe słowo, właśnie finansowanie tych dwóch spółek. I być może rodzą się tutaj te emocje. Nie jestem absolutnie obrońcą, proszę mi wierzyć, natomiast naszą ideą jako gospodarzy, Państwo to wywołaliście, my staraliśmy się zapewnić jak najlepsze, komfortowe warunki do tej debaty. Było to, aby przedstawić, jak funkcjonuje młodzieżowy sport, a także i powszechny, jak jest finansowany, ale także jakie środki przeznaczamy na sport zawodowy w Grudziądzu. W kolejności Pani Radna Drozdecka i potem Pan Radny Sarnowski. Dobrze, witam Państwa serdecznie i chciałabym powiedzieć, że z uwagą przysłuchuję się wszystkim tutaj słowom, które padają w tej sali. Padły też słowa, że finansowanie spółek sportowych, miejskich, żeby mogły te spółki funkcjonować w takim zakresie, w jakim funkcjonują i żeby mogły brać udział w rozgrywkach, funkcjonowanie, żeby mogły funkcjonować i brać udział w rozgrywkach jest konieczne. Zostały wybrzmiały te słowa. Ale jeżeli nas stać na dofinansowywanie, dokapitalizowanie tych spółek, to rzeczywiście powinniśmy dołożyć pieniędzy dzieciom i młodzieży, klubom sportowym, które kształcą, trenują dzieci i młodzież. Bo według badań, pozwoliłam sobie tutaj troszeczkę poszperać w różnych źródłach, według badań tylko 17% dzieci i młodzieży przeznacza godzinę w tygodniu na uprawianie sportu. Pamiętam z ubiegłych lat, kiedy sama byłam dzieckiem, trenowałam w klubie Olimpia, trenowałam judo i powiem Państwu, co przyciągało? Przyciągało to, że były wyjazdy na zawody, że człowiek dostał judogę, dostał dresy. Teraz na to nie ma pieniędzy. Dzieci, które trenują, głównie rodzice są sponsorami tych rzeczy. Chociażby na przykładzie sekcji judo, sami sobie wyremontowali salę. Rodzice kupują swoim dzieciakom judogi, wożą też na zawody w dużej mierze, sami jeżdżą jako opiekunowie również na te zawody. I proszę Państwa, ja uważam, że tych pieniędzy na sport dzieci i młodzieży naprawdę jest stanowczo za mało, jest ta dysproporcja. I to nie może być tak, że my tutaj z kolegami, koleżankami z Klubu Obywatelskich Grudziądz wychodzimy na tych złych, niedobrych, okrutnych, bo padło w przestrzeń publiczną takie przekonanie, że chcemy zgasić światło w klubach, w spółkach sportowych. Nieprawda. Nam rzeczywiście chodzi o to, żeby te pieniądze na sport dzieci i młodzieży popłynęły szerszym strumieniem. I tutaj na przykładzie też innych samorządów. Odbyła się w Polsce taka debata, rola samorządu w rozwoju lokalnego sportu. I żeby podać przykład, samorządowcy na przykład z Wisły, Sandomierza, Legionowa, Braniewa zwrócili uwagę, że zainwestowanie w infrastrukturę sportową z
spowodowało wzrost zainteresowania trenowaniem różnych dyscyplin wśród właśnie dzieci i młodzieży. U nas ta infrastruktura sportowa jest jeszcze niedoskonała, bo zacznijmy nawet od szkół. Pan prezydent Malinowski mówił tutaj o SKS-ach, ale w niektórych warunkach szkolnych, gdzie sale sportowe są jeszcze niedoskonałe, zbyt małe, przeprowadzenie takich SKS-ów, no trudno jest przyciągnąć dzieci i młodzież do trenowania w takich warunkach. Na przykładzie mojej szkoły, w której uczę SP21 na Lotnisku, mamy klasy mistrzostwa sportowego i tamte dzieciaki przyciąga rzeczywiście to, że dostają sprzęt, dostają dresy, dostają obuwie, jeżdżą na obozy, jeżdżą na zgrupowania. Na to potrzeba pieniędzy i oczywiście też subwencja oświatowa na dzieci w takich klasach jest nieco większa, ale tutaj też ogromna rola trenerów, żeby takie klasy się utrzymały. No i właśnie w Braniewie postawiono również na klasy mistrzostwa sportowego i tak jak czytałam według różnych tam doniesień i też wyszło to w tej debacie rola samorządu w rozwoju lokalnego sportu, burmistrz Braniewa postawił właśnie na sport dzieci i młodzieży, zainwestowano tam w infrastrukturę sportową, założono klasę mistrzostwa sportowego. Już z całego rejonu dzieciaki ciągną właśnie do Braniewa, żeby uprawiać sport. I myślę, że fajnie byłoby też u nas pójść tą drogą. I też cieszę się, że taka debata sportowa w naszym mieście się odbywa i przypuszczam, że jedna debata dzisiejsza to jest stanowczo za mało. To jest po prostu takie jakby zapoczątkowanie tematu, ale powinniśmy powołać jakąś radę, zespół, nie wiem, zespół radnych plus trenerów, żebyśmy mogli to wszystko omówić, pochylić się nad tym, usiąść i zająć się właśnie jakimiś takimi jasnymi co do finansowania regułami i rzeczywiście stworzyć taką strategię finansowania sportu w Grudziądzu, w którym byłby uwzględniony sport zawodowy, który rządzi się swoimi prawami i rzeczywiście te prawa tutaj powinny zostać w jakiś sposób no, uwzględnione, bo ludzie chcą chodzić na mecze, chcą oglądać. Większość tych ludzi też płaci podatki i ma prawo żądać takich właśnie sposobów finansowania z budżetu, ale też my jako rodzice, jako wychowawcy też mamy taką wolę, żeby sport dzieci i młodzieży był finansowany w o wiele większym zakresie, żeby to nie było 1 600 000 złotych, tylko na przykład 3 miliony dla klubów sportowych, dziecięcych, młodzieżowych, żeby te dzieciaki miały naprawdę warunki do trenowania na poziomie XXI wieku. Dziękuję. Tutaj pojawił się wątek infrastruktury sportowej. Rzeczywiście, ja myślę, że jednak konsekwentnie od wielu lat, i to myślę, pan prezydent Majnowski wyszedł, ale inwestujemy jednak w poprawę tej infrastruktury sportowej. Większość szkół ma dzisiaj boiska, co nie było tak oczywiste jeszcze kilka, a już kilkanaście lat temu z pewnością nie. Dzisiaj może jedna ze szkół jeszcze musiałaby mieć wykonane nowe boisko. Dalej, inwestujemy w infrastrukturę przyszkolną. Proszę sobie przypomnieć, że jednak realizujemy największą inwestycję w budowę pasemu przyszkolnego, który no, myślę, że już za półtora roku będzie służył dzieciom i młodzieży na Szczecinie. Inwestycja największa, jeżeli chodzi o infrastrukturę tego typu, to jest prawie 40 milionów złotych, ale też pokazująca, o jakich kwotach mówimy. Dalej wybudowaliśmy stanicę. To jest też inwestycja od wielu, wielu lat oczekiwana. Przygotowujemy się do modernizacji hali na Olimpii. To jest też kilkanaście, według szacunków, to myślę, że to będzie około 20 milionów złotych. Mam nadzieję, że tę inwestycję uda się wprowadzić do budżetu miasta 2025 i zostanie to sfinansowane ze środków KPO. Szkoda, że pan prezydent Malinowski wyszedł, ale mamy jeszcze... Jest. W mojej ocenie bardzo niewystarczające, jeżeli mówimy o infrastrukturze, jest dofinansowanie ze środków centralnych i ze środków marszałkowskich. Jeżeli marszałek oferuje nam dofinansowanie do budowy hal na poziomie 1 000 000 złotych. Szanowni Państwo, 1 000 000 złotych dzisiaj przy inwestycji takiej infrastrukturalnej to są grosze. Planujemy budowę hali przy Zespole Szkół Technicznych.
gdzie w tej chwili jesteśmy na etapie projektowania tej hali, ale tu będzie koszt też kilkudziesięciu milionów złotych. Jeżeli chodzi o źródło centralne, to na przykład na dofinansowanie do modernizacji stadionu centralnego, tak aby ta część lekkoatletyczna uzyskała odpowiednie certyfikaty, uzyskaliśmy poziom dofinansowania 2,5 miliona przy koszcie około 10 milionów złotych. I mówiliśmy tylko i wyłącznie o tej części zewnętrznej. Żeby otrzymać pełną certyfikację, musielibyśmy też zmienić tartan na tej dużej hali, co dodatkowe są miliony. Więc jakby zawsze wszystko się rozbija o środki finansowe, więc my staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne, bo nie jesteśmy w stanie finansować ze środków własnych i to nie dotyczy tylko Grudziądza, ale w większości gmin, no są gminy może bardzo bogate, mają dobrych podatników i typu Świecie, gdzie jest Mondi i same wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od Mondiego to jest chyba 25 milionów złotych, ale Grudziądz nie ma takiego szczęścia niestety. Nie mamy też huty, nie mamy też KGHM. Więc patrząc realnie musimy zdobywać środki zewnętrzne i staramy się to robić, jeżeli chodzi o infrastrukturę, wykorzystujemy wszystkie możliwości. W tej chwili będziemy realizowali program modernizacji orlików, gdzie też pozyskaliśmy dofinansowanie na modernizację bodajże 4 orlików, które zostały wybudowane już teraz 10 czy czasami 12-15 lat temu i wymagają rzeczywiście modernizacji, ale przyniosły niesamowity efekt, bo rzeczywiście z tych orlików korzystały setki, a w przeciągu tych kilkunastu lat tysiące dzieci i młodzieży. To tytułem, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Myślę, że musimy też zadbać o to, aby zdobywać środki zewnętrzne i ukłon w kierunku radnych, zarówno sejmików, też i parlamentarzystów, aby więcej było programów dla jednostek samorządu terytorialnego, żeby można było pozyskiwać środki, które właśnie dozbroją tę infrastrukturę, umożliwią dzieciom, młodzieży uprawianie tego sportu masowego. Dziękuję. Panie wiceprezydencie, szanowni państwo radni, mieszkańcy Grudziądza, państwo trenerzy, prezesi, kibice GKM Grudziądz i Olimpii Grudziądz, jeśli są, i wszyscy kibice pozostałych tutaj klubów sportowych i stowarzyszeń, które działają na terenie naszego miasta. Ja patrzę na tą debatę dzisiejszą, na to spotkanie, bo widziałam, że to w formie interpelacji, przez pryzmat tego zadłużenia miasta trochę i patrzę na to też i z niedowierzaniem słuchałem to, co powiedział pan radny Misiewicz o tych biletach. Rzeczywiście taki pomysł gdzieś tam w głowie świta, bo jeżeli tak lekką ręką wszystkich mieszkańców potrafimy obciążyć kwotą za śmieci i wzrost spowodować o 40%, to ja tylko uzasadnię, dlaczego tak mówić. Bo mówimy o tym sporcie, że to jest sport mówię tu o GKM-ie Grudziądz, bo Olimpia to trochę inaczej wygląda, ale mówimy o GKM-ie Grudziądz. Jest to sport najwyższej półki. Tak jak tutaj wszyscy powiedzieli i to, co obserwuję, nie jestem już od lat kibicem, powody kiedyś tam, jak pan radny Misiewicz ogląda razem z żoną mój profil, to na pewno wie. Powiedziałem, dlaczego nie uczęszczam na Żurze. Mam sentyment, mam wspomnienia z tym miejscem, ale nie uczęszczam. Żeby wesprzeć klub, sam kiedyś wpadłem na pomysł i to mi dało takie do myślenia, żeby zakupić na play-offy, na to wydarzenie, które urosło do rangi bezprecedensowego w dziejach klubu i miasta i z tym trzeba się zgodzić, z tym nie można dyskutować. Postanowiłem wesprzeć tych, którzy by chcieli wziąć udział w play-offach, a po prostu nie stać ich może było na ten bilet, bo ja sobie wyobrażałem, jeżeli to jest superligowe spotkanie na najwyższym światowym poziomie liga, no to ja, wierzcie państwo, takie miałem odczucie. Ja myślałem, że jak otworzy stronę GKM SA, to bilet będzie kosztował gdzieś ze 150 zł. Bo jeżeli na pana Stinga potrafimy w Polsce zapłacić 1100 zł, to cóż dopiero na oglądanie Petersena czy kogo innego, czy nie więcej. Nie mówimy tylko o takich pieniądzach. Tylko tu też na tej sali kiedyś wybrzmiało, jak podwyższaliśmy te ostatnie podatki o te parę groszy. To pan wiceprzewodniczący na Polski wspomniał takie słowo, ono mi się bardzo spodobało i teraz będę je powtarzał do końca tu swoich pobytów w tej Radzie Miasta.
efekt skali. Jak już pan wspomniał, tutaj pan dyrektor Czepek, kibiców było 60 tysięcy na tych 8 meczach. Nie wiem, czy to play-offy są zaliczone, panie prezesie też, tak? Z play-offami 60 tysięcy. No to jeżeli nawet podniesiemy, nie wiem, o 10% ceny biletów, o 20%, o 30%, albo tak śmieci o 40%, bo tyle były śmieci podniesione, to efekt skali sprawi, że z budżetu miasta i to, co pan prezydent powiedział i ktoś tutaj wywołał do tablicy, żeby wskazać źródła, to też ten efekt skali, ja sobie to przeliczyłem, to każde 10 zł w górę na bilecie, czyli z tych 45 chyba złotych, nie wiem ile teraz bilet jest, ale na play-offy był 65 i 55 zł, to myślę, że na ligę, panie prezesie, ile na ligowe mecze było? 10 zł mniej. 10 zł mniej, czyli 55 i 45, tak? No to jakbyśmy zrobili tylko o 10 zł, to już prawie mamy pół miliona i zaraz powiem na co te pół miliona, żeby też nie łapać mnie tutaj za słowa, że gdzieś tam chcę, nie wiem, tutaj z kibicami GKM-u, Urząd czy Olimpii, staram się mieć pozytywne relacje i to, co pan radny mi się tutaj sugerował, to jest kosmos. I te pół miliona, bo to też mam tutaj wniosek do uchwały budżetowej na 2025 rok, to też nie jest tajemnicą, że ja w tym mieście się urodziłem, wychowałem i moi koledzy od lat są trenerami w różnych, koledzy, koleżanki, trenerami w różnych obszarach. I mnie, powiem to tak kolokwialnie, dość może brutalnie, szlak jasny trafia, jak do mnie ktoś pisze i mówi: Roman, czy stać się na to, żeby kupić nam worek bokserski i rękawiczki? Bo ktoś tam chce trenować i powiedziałem: tak, kupię. Wiecie, jaki jest koszt worka bokserskiego? 200 zł, rękawiczki po 15 zł. O takich pieniądzach tam mówimy u tych pasjonatów tego sportu. Zwykłych, prostych pasjonatów, trenerów sportu. Tutaj mam maila no nie mogę, nie powiedział, żeby tego nie sprowadzać do tego, żeby go, ale podaję tu takie kwoty, że za 50 godzin, to tutaj są prezesi Olimpii i innych klubów, za 50 godzin ciężkiej pracy z młodzieżą, z młodymi ludźmi, taki trener dostaje około 900 zł na rękę. A co to jest w ogóle? To ubywa tych trenerów, rezygnując z tej pracy, dlatego żeby ten sport masowy, musimy wszyscy to dźwignąć. Patrząc przez pryzmat tego zadłużenia, wszyscy razem, solidarnie musimy to dźwignąć i przy efekcie skali, o którym wspominał pan wiceprzewodniczący na Polski, na pewno jesteśmy w stanie podołać, tylko że wszyscy za ten luksus i dobrodziejstwo, ci, którzy chodzą na ten stadion, bo jak wyliczyliśmy, chodzi 59 tysięcy, czyli było 8 spotkań tych ligowych, chyba tak, i play-offy, to mamy 9 spotkań. 8 z play-offami. Aha, nie? Dobrze. To, no to, ale to abstrahuję. To tutaj można rzeczywiście przy tym efekcie skali, przy tym zapotrzebowaniu, przy tym, nazwijmy to, ciśnieniu, jakie kibice mają, bo ja też jestem pełen podziwu, dlatego że jest takie ciśnienie w Grudziądzu. Ale czy ciśnienie jest na sam sport i żużel, to pokazały te zawody jedne, gdzie były na wysokim poziomie, gdzieś tam taką te zawody, te mistrzostwa jakieś, a obłożenie stadionu było praktycznie wtedy minimalne. To pokazuje, że ludzie są zainteresowani tylko tą typowo ligową, tym ligowym ściganiem się na boisku. Dlatego tu apeluję o to, taka moja była sentencja, panie radny Misiewicz, jeśli mówiłem o tych podwyżkach, bo jakoś nie widziałem, żeby pan ręcznie zaciągnął, jak były pozostałe podwyżki w mieście serwowane. I tutaj, tak jak mówiłem, efekt skali się liczy. Tu jest mój wniosek do Komisji Budżetu, ja go przeczytam. Zabezpieczenie w budżecie miasta na tą chwilę było 1 350 000 na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i szkolenia sportowe w roku 2024. Ja po tych rozmowach z trenerami z różnych tych podmiotów, klubów, stowarzyszeń stwierdziłem, że żeby oni też się nie czuli, bo tutaj można, bo ja mógłbym to zacytować, jakie żale mają. Oni też się czują jak ludzie drugiej kategorii, bo są trenerami, to jest ich pasja, to jest ich życie. Jeżeli trenują od lat i ktoś im serwuje takie pieniądze, a gdzieś w mediach słyszą, że na jeden klub idzie tyle milionów, na drugi klub tyle milionów. Przecież średnia punktowa za mecz, to można sobie policzyć, bo ja tak wyliczyłem w Grudziądzu, średnia punktowa za mecz, jak słyszymy wynik GKM-u, to trzeba też ludziom uświadomić. Jak widzimy wynik GKM-u Grudziądz
w tych rozgrywkach ligowych, tych ekstraligi i zakładamy, że to jest 40, no wygrywali, zakładamy, że wygrali, 50 punktów zdobywają, to z budżetu można tak wprost powiedzieć, albo pan prezes potwierdzi, albo nie, ubywa jakieś 400 tysięcy, bo trzeba tym zawodnikom dochodzić. Średnia punktowa za mecz jest około 8 do 10 tysięcy w budżetu, tak? Dobrze mówię? No, znaczy, można powiedzieć śmiało, że średnia za mecz wypłata punktowa jest pół miliona. Pół miliona za mecz. To pokazuje też mi państwo, ile te zawody kosztują. I ja nie mówię, że one nie mają tyle kosztować, ale wszyscy muszą solidarnie dźwigać ciężar tych zawodów, a to, co zaoszczędzimy, przeznaczyć na sport ten, o którym tutaj ta debata. Ja dziękuję radnym, może rzadko się zgadzamy, ale w tym momencie radnym Sojuszu Obywatelskiego Grudziądza dziękuję, że dostrzegli ten problem i wywołali tą debatę, bo ja sam niestety nie jestem w stanie tego, może jest. Ale i trzeba też się pochylić nad tymi, nad tutaj panią, wioślarzami, nad tym wszystkim, bo jak ja patrzę na te liczby, to one są śmieszne. No klub Stal, teraz tutaj dziękujemy panu za kolarzy, a klub Stal dostał 91 tysięcy. Tak? No to tak wynika, na kulturę fizyczną, chyba że tu jeszcze doliczamy te... Na co? 300. Pół miliona, ale skąd to wynika? Tutaj jest gdzieś to w tych liczbach? Ja wiem, ale dostaliśmy panie prezydencie, bo ja bazuję na dokumentach, jak tutaj jest gdzieś to pół miliona, to... No już mówię, na szkolenie sportu dla dzieci i młodzieży klub Stal kolarze dostali ponad 300 tysięcy złotych. Na rozwój sportu dostali, myślę, że prawie 300 tysięcy złotych. Natomiast na organizację imprez 72 tysiące złotych, chyba nie pamiętam tych kwot. Także łącznie klub kolarski LKS Stal otrzymał z budżetu miasta około 700 tysięcy złotych. Daję rację, jako prezes. Tak jest. Tak było. Dobrze, ja to tylko ja bazuję na tym, co otrzymałem odnośnie tej debaty, tutaj tego nie ma. I dlatego no, ja przychylam się do tej tutaj debaty, do tego wszystkiego, ale tak jak mówiłem, solidarnie, wykorzystując efekt skali i tu też to, no można przecież to sprawdzić, jak jeżeli jest takie ciśnienie na te mecze, to no przecież jeżeli za śmieci zmuszamy ludzi do płacenia, nikt się na tym nie pochyla i tylko podnoszą państwo radni niektórzy rękę, to tak samo tutaj, jak ma być jakaś dotacja, to ona na pewno będzie, bo tutaj od tego nie uciekniemy, ale można przy tym zadłużeniu miasta i przy tym wszystkim, co się dookoła dzieje w tych relacjach, można dążyć do tego, żeby wszyscy solidarnie się podźwigali, a zaoszczędzone środki przekazać na sport powszechny. Dziękuję. Szanowni Państwo, jak widzę, pan Sarnowski, mamy kolejny wniosek po wniosku pani radnej Grozdeckiej, jakby postuluje, aby w kolejnym sezonie bilety podrożały. Także jakby kolejny wniosek. Szanowni Państwo, przypominam, że jeszcze moje były dwa wnioski. Tak, oczywiście. Mamy protokolanta, szanowni Państwo, i tylko chciałbym powiedzieć, że arbiter zakończył ten mecz, ale z racji tego, że mamy jeszcze tutaj osoby, które chcą się wypowiedzieć, proponuję dwa razy po 15 minut dogrywki. Tak, ja tylko jeszcze jedną rzecz powiem, to znaczy pan Roman Sarnowski to jest przykład hipokryzji i przykład trochę cynizmu, bo dzisiaj pan składa wniosek, kiedy jest debata wywołana przez Klub Obywatelski Grudziądz. Doskonale pan wie, że ten wniosek powinien być złożony do końca sierpnia. Jak już wcześniej pan tego wniosku... Wniosek był złożony 30 sierpnia do Komisji Budżetu. No jeżeli był 30 złożony, to ok. Ale dzisiaj... Sądziłem, że pan dzisiaj ten wniosek składa zwiększający kwoty na sport dzieci i młodzieży. Był złożony 30 sierpnia do Komisji Budżetu. Tutaj mam adres przewodniczący Komisji Budżetu 30 sierpnia 2024 rok. W dniu 26 wystosowałem za pośrednictwem miejscu zasadniczym. Panie radny Sadowski, dajmy się dopowiedzieć prezesowi Różyckiemu. Wiemy, że to jest sierpień. Panie prezesie Różycki, proszę bardzo, w takiej kolejności potem pan prezes Malinowski. Dzień dobry Państwu. No, tu z uwagą wysłuchałem tych głosów odnośnie finansowania sportu. Chciałbym się odnieść w kilku słowach do tych wyliczeń, o których mówił pan prezydent Smolarek, pan dyrektor Czepek.
Tak sobie na szybko policzyłem, że przy tej ilości uczestników i przy dofinansowaniu na poziomie 1 300 000, to mamy 56 zł na miesiąc na jednego uczestnika. I byłoby fajnie, gdyby to potem się przełożyło na dotacje, bo tak naprawdę w klubie Star powinniśmy dostać, no powiedzmy, 150 tysięcy, dostajemy o połowę mniej, nie? Tam 90 tysięcy, więc to się już nie zgadza. Fajnie by było, ja tu naprawdę jestem za tym, żeby wspierać i sport powszechny, i sport zawodowy, dlatego że te dzieciaki, które trenują, muszą mieć swoich idoli, tak? Fajnie, gdyby były to idole, byli to idole od nas z miasta, a nie głównie zagraniczni zawodnicy, bo jednak te wynagrodzenia wyjeżdżają za granicę. Ale podoba mi się właśnie to dofinansowanie sportu zawodowego, pan prezydent Smolarek o tym mówił, w odniesieniu do budżetu klubu. Chciałbym, żeby w klubach tych amatorskich również było takie przełożenie, bo ja sobie policzyłem, my dostajemy aktualnie poniżej 10% naszego budżetu z dotacji. Gdybyśmy dostali te 56 zł na dziecko, to mielibyśmy 16%. To i tak mamy jeszcze o połowę mniej niż sport zawodowy. Ja pomijam jeden rok, gdzie tutaj dzięki staraniom pana przewodniczącego dostaliśmy 2% naszego budżetu, ale to był taki wyjątkowy rok. W związku z tym myślę, że to byłby dobry krok w stronę finansowania klubu, żeby dofinansowanie, które jest przyznawane, mogło się odnieść do budżetu klubu. Może warto odjąć wynagrodzenia zarządów. Bo tu się nie boję tego stwierdzenia, bo myślę, że w większości klubów amatorskich zarządy po prostu nie biorą wynagrodzenia. Nie? Więc może trochę by ten procent zmienił się na korzyść właśnie klubów amatorskich. Jeżeli chodzi o cieszy zwiększenie dotacji na rozwój sportu, z tym, że tutaj taka uwaga, niestety tamte kryteria nie traktują jakby sprawiedliwie różne dyscypliny sportu. Tam głównym założeniem jest udział w szczeblu centralnym. Pomijam to, że Olimpia, ja oczywiście kibicuję, żeby wróciła do pierwszej ligi, ale jak była w trzeciej lidze, to nie jest szczebel centralny mimo wszystko, ale dostawała z tej puli. Tam można by było też... I myślę, że ten warunek udziału w szczeblu centralnym jest krzywdzący dla dyscyplin sportowych, gdzie tą drogę dojścia do szczebla centralnego po prostu mają dłuższą. My przy 250 uczestnikach trenujących dzieciach, tak naprawdę siatkówka, żeby wejść w szczebel centralny, no to musimy naprawdę dużo zrobić. Można wybrać sobie dyscyplinę, gdzie ten szczebel centralny osiągnie się dużo szybciej. I też taka prośba, jeżeli chodzi o dofinansowanie i te patronaty. Dobrze, że to się pojawiło, aczkolwiek tu gorąca prośba, żeby to nie skupiać się tylko i wyłącznie na medalach i pucharach, dlatego że my rozmawialiśmy z panem dyrektorem kilka razy, jak mieliśmy okazję gdzieś jechać na Mistrzostwa Polski siatkarek, to często dedykowanie jakiejś konkretnej pomocy naprawdę ogranicza wykorzystanie tych środków. Tak? Tam mieliśmy dostać na transport, udało się to zamienić, tak? Bo transport mieliśmy akurat od sponsora i dostać pieniądze na transport, to tak naprawdę nic nie dostać. Nie? I chodzi o to, żeby to była kwota, która jest przyznana, a niech już klub, który organizuje to, no się z tego może rozliczyć. Ja oczywiście jestem za transparentnym rozliczeniem się też z wszystkich dotacji. Niech się z tego rozlicza, niech zdecydują, na co chcą te pieniądze, nie? A nie, że mają sobie kupić medale i potem jest takie trochę rzeźbienie w tych medalach. I w zasadzie taka ostatnia uwaga, jeżeli chodzi o tą debatę, no to jest kwestia infrastruktury, tak? To jakby na to nie patrzeć, zawsze będzie mało. Tej infrastruktury jest naprawdę mało. Jeżeli chodzi o hale sportowe w północnej części miasta, po prostu nie ma dużej hali, nie, nie ma żadnej hali. Są takie małe hale, które no, nawet gdyby rozwinąć ten SKS w szkołach, co myślę, że nie do końca się uda, bo tam obsługa szkolna po prostu nie chce zostać, bo nie ma za to płacone, tak? Ja wiem, jak to jest też w klubach, tak? Generalnie nikt po godzinach nie chce zostać, nie ma pieniędzy na wynagrodzenia, w związku z tym ciężko jest zorganizować te SKS-y. Nauczyciele
całym szacunkiem do nauczycieli, padła tutaj kwota, pan radny Sarnowski powiedział, ile zarabiają trenerzy. To są takie kwoty. W związku z tym oni nie chcą przyjść do klubu pracować jako trenerzy, bo wolą dać korepetycję z angielskiego i tak naprawdę to będzie zawsze problem. Jeżeli nie znajdziemy tych środków na wsparcie tych klubów amatorskich, to te dzieciaki po prostu będą wyjeżdżały. My przez wiele lat mieliśmy problem, że Bydgoszcz podbierała nam zawodników, dlatego że oferowali im ciekawsze warunki. Pomijam szkołę, bo szkoła też determinowała jakby wyjazd, ale proponowali im lepsze warunki szkoleniowe i my nie mogliśmy ich zatrzymać. Więc tutaj naprawdę to jest bardzo ważna kwestia. Dziękuję bardzo. Tego typu rzeczy, dlatego że ustawa mówi wprost, finansowanie klubów sportowych, które są organizacjami budżetu publicznego, może się odbywać wyłącznie w drodze konkursu. Stąd, jeżeli dany klub sportowy zaplanował, że w ramach tej dotacji, którą otrzymał podstawowej, ma też udział w rozgrywkach, nie wiem, rangi mistrzostw Polski, tak jak mieliśmy do czynienia, był taki przypadek właśnie z klubem Stal. Nie możemy sfinansować drugi raz tego samego wydatku, bo państwo już przewidzieliście wyjazd na mistrzostwa Polski. Zresztą też nie mamy możliwości sfinansowania dodatkowego wyjazdu drużyny na rozgrywki gdzieś ogólnopolskie, bo to można zrobić tylko w ramach konkursu. To są wymogi ustawowe, nie wymyśliliśmy sobie sami tego poziomu. To będzie działa w całej Polsce. Jeżeli chodzi o bazę sportową, to państwo radni wyrazili zgodę i dorzucili 100 tysięcy złotych na dokumentację modernizacji hali, która jest przy obiekcie MKS Start na ulicy Konarskiego. Powstaje dokumentacja na halę sportową przy zespole szkół technicznych, pełnowymiarową, bo tam też dostaliśmy dofinansowanie na halę Olimpia, ale pan prezydent podjął decyzję, że tego typu inwestycji nie robić nie będziemy, bo nie stać się na utrzymanie tego obiektu, bo nie dogrzalibyśmy tego zimą. Czy zimą, kiedy hale są najbardziej potrzebne, ona byłaby bezużyteczna, no bo kto by trenował w hali, gdzie jest plus 5 stopni, a ogrzać blaszaną halę, no to jest jakby nie, trzeba być kretusem i chyba spać na rowie. Basen, który jest budowany na osiedlu Strzemięcin, no to wszyscy prezesi klubów pływackich oraz stowarzyszeń, które uczą dzieci pływać, czy trenują z dzieciakami pływanie, ostrzą sobie zęby. Tam już jest kolejka u pana dyrektora, kto tylko będzie mógł korzystać z tej bazy sportowej po wybudowaniu tego basenu, bo państwo, którzy pływają, doskonale znają sobie sprawę, tak jak mówił pan prezydent Malinowski. Baseny w Grudziądzu są dostępne dla ludzi po godzinie 20, po godzinie 20:30, bo jak tylko kończą się zajęcia w szkole, czy na rządu, czy na lotnisku, wchodzą szkółki sportowe i chwała im za to, że uczą nasze dzieci pływać. I wchodzą kluby sportowe, które trenują swoich zawodników. I zwykły Kowalski może wejść na basen po godzinie 20 dopiero. Więc infrastruktury basenowej i tak będzie w Grudziądzu za mało, pomimo tego, że powstaje nowy fajny basen na Strzemięcinie. Prezes Różycki, mówił pan o tym, że zawodnicy zagraniczni niejako wywożą pieniądze z Grudziądza. Ja się pewnie z panem zgodziłbym z tym, że ich najlepszą taką ideą byłoby, albo takim wzorcem modułowym, aby to w Stali, w GKM-ie, w Olimpii byli sami fachowankowie i sami Grudziądzanie. Natomiast tego się niestety nie da uniknąć, bo jeżeli spojrzymy na kluby sportowe w Grudziądzu, patrzę na prezesa tenisistów, tam także są obcokrajowcy. Słynne prawo Bosmana dzisiaj mówi o tym, o swobodnym poruszaniu się zawodników i jakby mogących brać udział w rozgrywkach na terenie Unii Europejskiej. A poza tym, szanowni państwo, to jest to, co na samym początku mówiłem. To są też gwiazdy. Ja nie mówię na przykładzie też tutaj tenisa stołowego, ale patrzę cały czas w stronę pana Murawskiego, jeśli chodzi o gwiazdy żużlowe. Gwiazdy, które przyciągają właśnie kibiców na stadiony. Popatrzmy na Roberta Lewandowskiego, który dzisiaj jest w Barcelonie. To na Roberta Lewandowskiego przychodzą tłumy, tak? To na zawodników takiego pokroju jak Bartosz Zmarzlik przychodzą też tłumy i można byłoby podawać przykłady. Ale zgadzam się z panem, to rzeczywiście, to jest fakt. I optymalnym rozwiązaniem byłoby, aby to Grudziądzanie zasilali grudziąckie spółki, także sportowe spółki akcyjne i tych pieniędzy rzeczywiście, one pozostawałyby tutaj u nas w Grudziądzu. Bardzo cenna uwaga, panie prezydencie Malinowski. Nacisnąć trzeba. Tylko musi pan Sarnowski wyłączyć. Wyłącza. Okej, dziękuję. Ja tylko króciutko, ponieważ drugi raz zabieram głos i powiedzieć tak, bardzo dziękuję za
inicjatywy, dyskusji o klubach zawodowych, to swoją drogą, ale głównie o sporcie masowym. To było zawsze moje marzenie, ale jest tutaj dysponentem tej młodzieży. Przede wszystkim opiekunowie, czyli rodzice. Oni powinni dzieci zachęcać. Ja myślę, że nasza dyskusja, jeżeli będzie ona nagłośniona, to być może rodzice się ockną i nie będą mówili, że będą zachęcać dzieci od 1 stycznia, tylko od zaraz do uprawiania sportu. Mamy imprezy masowe i chyba taki mój wniosek był do pana dyrektora, jakby wliczyć i dać do publicznej wiadomości, jakie wszystkie imprezy masowe, czy biegowe, czy pływackie, czy inne są w Grudziądzu, na które ta młodzież może być. Bo ja nie znam, mówię do pana przewodniczącego rady, sytuacji w klubach, żeby jakikolwiek klub nie przyjął dziecka, które się zgłosi. Nie znam takiej sytuacji i zaryzykuję twierdzenie, że wy państwo radni też nie znacie. Bo chyba nie ma takiej sytuacji, że jeżeli dziecko przyjdzie, nawet na pierwszy rzut oka, ja się nieraz z panem prezesem Sieczkowskim tutaj dyskutujemy, bo rower to jest tak jak żużel, to jest takie niebezpieczne urządzenie, że gdzieś się można wywalić i sobie krzywdę zrobić, jeżeli człowiek nie jest przygotowany, a pan prezes mówi spokojnie, cierpliwie, za rok, za dwa, to coś z tego wyrośnie. Panie prezesie, prezesi tylko mu dają swoje prywatne pieniądze. Ale to jest inny temat. To jest inny temat. Ja mówię o tych dzieciakach, o tym sporcie masowym. Bo o dorosłych nie mówimy w tej chwili, bo każdy dorosły sam dysponuje sobą i może sobie tam pójść, wie, uważa. Ale o sporcie masowym i nauczycieli, żeby zachęcali, bo no zmieniła się sytuacja wśród nauczycieli, żeby poszedł nauczyciel w sobotę czy w niedzielę na imprezę z dziećmi, to już jest pewien problem dla nauczyciela, bo nie dla dzieci. Więc widzę dwie rzeczy. Upublicznić listę na gorąco. Jakie są, bo my nawet nie wiemy, bo dzisiaj wszystko w internecie rozgrywa, te zgłoszenia, niezgłoszenia. Ja potem czytam te wyniki, o których nie wiedziałem. Jakieś tam zawody, na których tam akurat byłem z pieskiem, ale gdzie myślałem, że się przejdę, musiałem zasuwać, bo pies mnie nie dał życia. Pełno innych, z balonikami, z różnych okazji, one są po prostu. Tylko muszą dzieci i rodzice wiedzieć. To jest ta sytuacja. Panie prezydencie, u pana marszałka jest następująco. Na rok 2025, na dzień dzisiejszy, początek listopada, dostaliśmy 10,5 miliona na inwestycje sportowe z totalizatora sportowego. To jest taka, no, nie chcę tego nazwać brzydko, taka drobniuteńka część, plus tyle samo musimy dołożyć jako samorząd wojewódzki. I to już będzie 21 milionów na dopłatę do inwestycji sportowych, ale to nie jest 12 czy 13, czego połowę zawierała Bydgoszcz, bo tam jest hala taka duża, dwie hale, strzelecka i lekkoatletyczna są budowane. Więc może będzie, ale to nie będą duże pieniądze, to są takie środki finansowe, które na duże potrzeby w województwie, to na każdą inwestycję tam jest po milion, na ten moment. No ale oczywiście czujny będę jak Waszka, i zresztą z kolegą radnym też, jest w tej komisji budżetu i najpierw on o tym wie, a dopiero potem my, co tam przeszło. Jakie środki są do dyspozycji? Ja mam nieustanne pretensje do zarządu, że za mało jest. Tak jak tu wszyscy inni. A do mojego kolegi radnego, naprzeciwko to siedzi, jak ja bym zgłosił taki wniosek, że mam zwiększenie o 1,5 miliona czegoś jako radny wojewódzki, o 2 miliony, o 5, bez wskazania źródła pokrycia, to skarbnik by tak zrobił. Po prostu taki wniosek bez wskazania źródła jest niezgodny z prawem, bo ustawa samorządowa mówi, że trzeba pokazać i nie można mówić, że można z czegoś ściągnąć. Trzeba pokazać dodatkowy dochód. Ja przepraszam, to mówię jako eks-prezydent, że jak siedziałem na miejscu pana prezydenta, ktoś zgłaszał, że tam o 2 miliony czy o 3 trzeba dołożyć, to ja mówię, a pokrycie z czego? A zwiększyć sprzedaż majątku. A, to co innego. Ale zabrać tamtym. To nie, to jest niezgodne z prawem. Więc wniosek każdy radnego powinien mieć, przepraszam, że to o tym mówię, źródło pokrycia. I tyle. Jak nie ma, to nie jest wniosek. Ale uważam, że dyskusja o sporcie, bo o sporcie zawodowym to tam jest wszystko jasne. O tym powiedziałem się, koniec, kropka. Ale o sporcie masowym to dyskusja powinna jeszcze trwać. Powinna jeszcze trwać, zachęcić młodzież, ale i przepraszam bardzo pana, panie Romanie, żeby pan ćwiczył, no bo ja ćwiczę.
Jak nie mogę biegać, to jeżdżę na rowerze. O co chodzi? Im będziemy więcej ćwiczyli, tym będziemy mieć tapetę kiedyś. O to chodzi. Dzieci i młodzież, nie, przepraszam, ja nie chciałem jakiejś tam dyskusji, ale żeby i młodzież zachęcić, i osoby rosły. Dziękuję panie przewodniczący, kończę. Szanowni państwo, czy są jeszcze jakieś wnioski, sugestie związane z dzisiejszą debatą? Jesteśmy w tej drugiej części dogrywki, nie będzie karnych. W takim razie, szanowni państwo, krótkie podsumowanie. Tak, proszę panie prezesie.